Dlaczego królowa Marysinka nie chciała zamieszkać w pałacu? Jak nie do końca legalnie król Jan III Sobieski stał się właścicielem podstołecznych włości? Jak damy wielkiego geniuszu rozumu i obrotu wpływały na rozwój podwarszawskiej barokowej rezydencji? Komu zawdzięczamy jedno z pierwszych muzeów na ziemiach polskich i gdzie możemy poczuć królewski luksus? Opowiemy Wam o tym podczas wycieczki do przepięknej barokowej rezydencji, wybudowanej przez króla z miłości do kobiety i przez kolejne niewiasty rozwijanej. Zapraszamy Was dziś do kolejnej rezydencji królewskiej Warszawy, gdzie będziecie mogli zanurzyć się w barokowym dziedzictwie Polski. Przeniesiemy się w świat luksusu i przepychu, poznając jednocześnie ciekawe i nie wszystkim znane fakty z historii Polski. Rządzone przez władców królestwo wielokrotnie sterowane było z drugiego rzędu przez niesamowite kobiety, o których opowiemy Wam co nieco. Sprawdźmy zatem, jakie atrakcje skrywa letnia rezydencja Sobieskich i co zobaczyć w pałacu w Wilanowie. Gdy w 1676 roku Jan Sobieski zasiadał na tronie polskim, musiał zamieszkać w Zamku Królewskim w Warszawie. Nieprzyzwyczajony do wielkomiejskich warunków ziemianin nie czuł się tam najlepiej. Pragnął spokoju, kontaktu z naturą i wypoczynku. Dlatego postanowił stworzyć sobie letnią rezydencję, a jednocześnie miłosne gniazdko, oddalone nieco od gwarnej stolicy. W ten sposób powstał jeden z najcenniejszych zabytków polskiego baroku – pałac w Wilanowie. Aby zrozumieć, czym jest Wilanów, warto poznać jego twórcę Jana III Sobieskiego. Wywodził się on ze szlachty ruskiej i był pierworodnym synem senatora Rzeczpospolitej Jakuba Sobieskiego. Już od młodzieńczych lat przygotowywany był do służby publicznej, a wpajano mu zasady etosu rycerskiego. Już jako młody człowiek odbył podróż po Europie, gdzie zapoznał się z różnymi systemami rządów, sposobami prowadzenia wojen oraz sztuką i kulturą innych państw. Przydało mu się to podczas dorosłego życia, które przypadło na bardzo burzliwy okres w dziejach Europy. Brał udział w kampaniach wojennych przeciw Szwecji, Turcji, Moskwie, Tatarom i Kozakom, osiągając ostatecznie stanowisko hetmana wielkiego koronnego, najwyższego dowódcy wojskowego. W 1674 roku szlachta wybrała go na króla, co było przede wszystkim efektem jego sukcesów militarnych. Kilka miesięcy przed elekcją odniósł on spektakularne zwycięstwo nad armią Imperium Otomańskiego pod Chocimiem. Większość Europejczyków kojarzy go jednak przede wszystkim z bohaterskiej wiktorii pod Wiedniem, gdy jako naczelny dowódca sił chrześcijańskich pokonał potężną armię turecką. To zwycięstwo zainspirowało artystów tworzących dzieła sztuki, portrety, medale, ryciny i utwory sławiące polskiego króla. To właśnie na czasy jego rządów przypadł ostatni okres świetności i potęgi Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Przedtem, zanim Wilanów stał się siedzibą króla Jana III Sobieskiego, znany był jako Milanów, stara osada, jakich wiele. Pierwsze dokumenty dotyczące Milanowa pochodzą z drugiej połowy XIII wieku, kiedy to był w posiadaniu zakonu benedyktynów z Płocka. W XIV wieku osada została przekazana w nagrodę za czyny wojenne rycerzowi Stanisławowi ze Strzelczykowa, który przyjął nazwisko Milanowski. Rodzina Milanowskich rządziła tymi ziemiami aż do połowy XVII wieku, kiedy to nabył je Bogusław Leszczyński, dziadek przyszłego króla Stanisława, i z wielkim rozmachem rozpoczął budowę barokowego pałacu podmiejskiego. Jednak plany te pokrzyżował potop szwedzki, po którym ziemie przechodziły z rąk do rąk aż do roku 1677. Wtedy to Milanów nabył dla Jana III Sobieskiego Marek Matczyński. Można by zadać pytanie, dlaczego król sam nie dokonał tej transakcji. Otóż zabraniały mu tego pakta konwenta, które wyraźnie zakazywały władcy wykupywania dóbr dziedzicznych na siebie lub swoje dzieci. Ale Polacy nie takie prawa obchodzili, więc i ta delikatna transakcja została dokonana przez godnego zaufania człowieka. I tak, mimo że nie do końca legalnie, Jan III Sobieski stał się właścicielem Milanowa. Aby zaznaczyć zmiany, jakie miały tu nastąpić, zmieniono również nazwę na Villanova, którą z czasem spolszczono do Wilanowa. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Nabyte włości z murowanym dworem nie budziły wielkiego zachwytu. Francuski podróżnik Kawaler de Beaujeu tak je opisywał. Dwór króla wybudowany jest z cegły w stylu dość pospolitym. Ma niewielką wysokość i bardzo małe rozmiary. W całości nie robi wrażenia siedziby królewskiej, ale raczej mieszkania prywatnego mniejszych wymogów. Również żona Jana III Sobieskiego, Maria Kazimiera, zachwycona zakupem nie była. W liście do szwagierki Katarzyny Radziwiłłowej pisała: Wiem jednak, że przyznasz, że nie królewski to budynek, ani do srebra i galanterii, które tu chcemy mieć, gdyż i miejsca na niego nie masz. Królowi nie pozostało więc nic innego, jak przebudować rezydencję. Barokowy pałac w Wilanowie powstawał etapami. Początkowo był to skromny dwór, bardziej ziemiański niż monarszy. Pierwsza większa rozbudowa miała miejsce po Wiktorii Wiedeńskiej, która zainspirowała artystów do przekształcenia królewskiej rezydencji w okazałe założenie łączące cechy polskiego dworu z elementami charakterystycznymi dla nowożytnych włoskich willi i francuskich pałaców. Projekt rozbudowy powierzono Tylmanowi z Gameren, który zaprojektował drugie piętro oraz wieżę z miedzianymi hełmami, nadając pałacowi charakterystyczny wygląd. Po śmierci króla rezydencja przeszła na własność jego synów, którzy jednak sprzedali go Elżbiecie Sieniawskiej, co zapoczątkowało erę rządów najważniejszych polskich rodów magnackich w Wilanowie. Wilanowska rezydencja to miejsce, które najwięcej zawdzięcza kobietom. Bez nich pałac i rozległy ogród nie zyskałyby tyle uroku. Kolejną po Marysieńce Sobieskiej była Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska. To właśnie ona oraz projektant Józef Fontana przyczynili się do kolejnej rozbudowy pałacu, dzięki której powstały skrzydła boczne. Będąca w tym czasie w opłakanym stanie rezydencja nabrała dzięki niej nowego blasku. Elżbieta Sieniawska pomimo kilku okazji nie zdecydowała się zostać królową, ale mimo to wywierała ogromny wpływ na politykę Rzeczpospolitej przez przynajmniej kilkadziesiąt lat.
Jeden z kronikarzy epoki saskiej pisał o niej: dama wielkiego geniuszu, rozumu i obrotu. Oczytana, przebojowa, mająca artystyczne ciągotki i wielkie ambicje, ceniona była na dworach Europy, ale i w wiejskich chatach. O jej rękę starali się przedstawiciele niemal wszystkich znaczących rodów szlacheckich Korony i Litwy, ale również i infant Portugalii Manuel. Po namyśle rodzina wybrała jednak Adama Mikołaja Sieniawskiego z wielce zasłużonego na polu militarnym rodu. Małżonek fizycznie nie prezentował się imponująco, a Elżbieta musiała nawet zrzucić buty na obcasie, żeby nie przerastać go o głowę. Obdarzona ogromnym temperamentem, nie wytrzymała zbyt długo w małżeńskich okowach i wdała się w romans z Janem Stanisławem Jabłonowskim, a później również z synem Jana III Sobieskiego, Aleksandrem. Jej miłosnym przygodom nie przeszkadzało nawet pokrewieństwo, które wręcz wykorzystywała, by oficjalnie przebywać sam na sam z Ferencem Rakoczym, z którym łączyło ją płomienne uczucie. Jedynym amantem, którego nie akceptowała, był wielki miłośnik kobiet August II Sas, którego spławiała, mówiąc, że nie lubi tłoku w sypialni. Wyraz tej niechęci dała dodatkowo, przelicytowując króla podczas sprzedaży pałacu w Wilanowie przez młodych książąt sobieskich. Oprócz romansów Elżbietę fascynowała także polityka. Utrzymywała ożywione kontakty z dworami Polski, Francji i Rosji. Wspierała także Rakoczego podczas powstania. Umierając, przekazała pałac swej córce Zofii, która następnie wniosła go w posagu drugiemu mężowi, Augustowi Czartoryskiemu. Kolejną z właścicielek była błękitna markiza Izabela Lubomirska, która dbała przede wszystkim o siebie i swoją urodę, ale nie zapominała też o poddanych, którym budowała w swoich dobrach szkoły i przytułki. Wysoko urodzona, piękna, majętna i wpływowa, obdarzona licznymi talentami i pasjami, była jednocześnie despotyczna i kapryśna. Krążyły nawet złośliwe plotki, że pranie woziła do Paryża, bo w Polsce źle wypiorą. Brała nader czynny udział w polityce, zabiegała zarówno o pozyskanie obcych dworów, jak i mas szlacheckich dla swoich idei. Początkowo życzliwa Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, potem zwalczała go namiętnie. Rozgoryczona jego wyborem na króla, przeniosła się do Paryża. Wielu miało jej za złe, że bardziej interesowała się losem rewolucyjnych uchodźców z Paryża niż Polską. Izabela należała do oświeconych dam podróżujących często i chętnie, a z wypraw przywoziła nie tylko porcelanę, brązy, sztychy czy medale, ale i książki. Ta niezwykle majętna dama przez splot wydarzeń politycznych, które wstrząsnęły Polską na przełomie XVIII i XIX wieku, zmuszona była przekazać dobra wilanowskie córce Aleksandrze i jej mężowi Stanisławowi Kostce Potockiemu, wyprowadzając się do Wiednia i Łańcuta. Nowi właściciele pałaców w Wilanowie przeprowadzili szybki proces odnowienia rezydencji i już po 5 latach udostępnili ją dla publiczności, tworząc jedno z pierwszych muzeów na ziemiach polskich, które działa nieprzerwanie do dziś. Kolekcja Potockich obejmowała wspaniałe obrazy, cenne rzeźby, a także zespół greckich waz o wyjątkowej wartości oraz dzieła sztuki użytkowej z Chin i Japonii. Potocki rozbudował galerię gotycką przy północnym skrzydle pałacu, gdzie umieszczono kolekcję malarstwa, bibliotekę i archiwum. Część centralną pałacu poświęcono pamięci Jana III i wspaniałej przeszłości narodowej.
Muzeum Pałacu w Wilanowie, otwarte w czasach, gdy nie istniała niepodległa Polska, było bezcennym źródłem edukacyjnym o historii kraju i kształtującym gusta artystyczne. Okres 22-letniego panowania Stanisława Kostki-Potockiego i jego żony Aleksandry były najlepszym okresem w historii rezydencji. Ich syn Aleksander Potocki uczcił ich pamięć, wystawiając imponujący neogotycki nagrobek tuż przy wilanowskiej rezydencji. Potoccy rezydowali w Wilanowie do 1892 roku, gdy zmarła bezpotomnie Aleksandra Augustowa Potocka, postać również nieszablonowa i niezwykła. Emancypantka i miłośniczka książek, jako pierwsza powierzyła opiekę nad pokaźnymi zbiorami bibliotecznymi kobiecie. W XX wieku rezydencja należała do Branickich, a ich przedstawiciel Adam był ostatnim właścicielem Wilanowa aż do wybuchu II wojny światowej. Już teraz możesz zabrać ze sobą nasze audioprzewodniki i słuchać ich podczas zwiedzania. Znajdziesz je wpisując Razem w Polskę na Spotify i w podcastach Google. Zawierucha podczas II wojny światowej sprawiła, że pałac w Wilanowie został niemal doszczętnie rozgrabiony przez Niemców i stacjonujących tam Węgrów. Zniszczeniu uległ także pałacowy ogród. Prace rewitalizacyjne pałacu i parku rozpoczęto w roku 1954. Przeprowadzono gruntowne prace konserwatorskie, odsłonięto cenne freski i rzeźby, zrekonstruowano wnętrza. W 1962 roku, z okazji rocznicy odsieczy wiedeńskiej, pałac został otwarty dla zwiedzających. Obecnie jest pięknym muzeum, posiadającym bogate zbiory portretów polskich, dzieł malarstwa, rzeźby oraz sztuki złotniczej. Jest również miejscem organizowania wydarzeń kulturalnych, koncertów i spotkań. Pałac w Wilanowie to jeden z najcenniejszych kompleksów pałacowo-parkowych w Europie, często określany jako polski Wersal, ze względu na podobieństwo do francuskich rezydencji podmiejskich, choć ma swój niepowtarzalny styl, łączący cechy francuskiego pałacu w stylu Ludwika XIV z włoską willą wiejską i tradycyjnym polskim dworem. Rezydencja wybudowana dla Jana III Sobieskiego i jego żony Marii Kazimiery otrzymała niezwykłą dekorację rzeźbiarską, przeważnie o alegoryczno-mitologicznych motywach, która jest apoteozą i gloryfikacją sukcesów wojskowych Sobieskiego. Wnętrza urzekają bogatym wystrojem, który pozwala poczuć królewski luksus. Zachwycające meble, chiński gabinet i eleganckie kominki zdobione z finezją pozwalają przenieść się w czasie. Kolekcja króla Sobieskiego została wzbogacona o eksponaty zgromadzone przez rodziny Czartoryskich i Potockich. Zwiedzanie pałacu to fascynujące połączenie historii i sztuki, gdzie postacie z rzeczywistości splatają się z mitologicznymi figurami. Odwiedzając pałac, nie można zapomnieć o przepięknym parku ogrodzie. My mieliśmy okazję odwiedzić go wczesną wiosną, kiedy roślinność dopiero budziła się do życia, ale nawet w tej porze roku park wyglądał urzekająco. Został założony wraz z budową pałacu, włączając w to również folwark z budynkami gospodarczymi i zwierzyniec. Tarasowy układ terenu oraz obecność zbiorników wodnych pozwalały na uzyskanie ciekawych perspektyw widokowych i powiązanie ogrodu z otaczającym krajobrazem.
Kolejni właściciele również przyczynili się do rozwoju parku. Izabela Lubomirska zaprojektowała ogród angielsko-chiński, stworzony przez Szymona Bogumiła Cuga, a Stanisław Kostka-Potocki dodał do niego ogród angielski położony nad jeziorem. W połowie XX wieku przy południowym skrzydle pałacu powstał neorenesansowy ogród różany, a przy północnym urokliwy gaj akademosa z posągami poetów sławiących uroki wiejskiego życia w zgodzie z naturą. Dzięki tym różnorodnym elementom powstał jeden z najpiękniejszych ogrodów rezydencjonalnych w Polsce. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.